Siema, siema, jestem Riot Jeeper, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Już kurczę, nie wiem, który to odcinek straciłem rachubę. Nagrywamy dzisiaj odcinek jak porąbanie na tym streamku. Słuchajcie, witam cały czat, pode mną ludzie na czacie, witam was też na YouTubie oraz jak najbardziej zapraszam na Twitcha, ponieważ od 17 te streamy sobie lecą. Oraz przypomnę jedną rzecz, żebyście stawili łapkę w górę i subskrypcję. I to tyle ode mnie na start. I lecimy z odcinkiem. Dzisiaj akcja fajna, bo owijanie belek. Pokażę, że mam, jak postawiłem fajny kurniczek. I oczywiście, co tu robię? No jak postawiłem kurnik, to się okazało jednak, że w silosach mam zero zboża, no bo nie przewidziałem tego, że będę tak wcześnie kupować kurnik, znaczy miałem kupić kurnik na wiosnę, jest już maj, więc jakby wiosna się liczy, ale chciałem kupić to w marcu mniej więcej. Mów powoli, bo ci język się spoci. Co ty gadasz, truskawkę, zaraz staniesz w banicji na tym Twitchu i tyle się skończy zaraz z tobą. Żartuję oczywiście, siedź sobie oglądaj, spokojnie, pij taka wujcie tam co masz, nie? Miałem stawiać kurnik, a nie kupić, tak, ale postawiliśmy już kurnik teraz i spoko, no i się okazało, że nie mam ziaren, więc jestem tutaj, na tym sklepiku, kochany, no i mam ziarna. Ładuję sobie je, nie, jakoś to nie dbam o to, że wygląda to tak, a inaczej. O, piła mi się wyjęła z kieszeni przypadkowo, więc narzucę sobie szybko te ostatnie worki, które mi zostały. Jedziemy do domu, jedziemy z tym, o, skoro stąd od razu. Kurde. Dobra, jedziemy na chatę, dać co oczywiście te wszystkie rzeczy do kurek. Pusto, jedziemy, ogień tam na tłoki, a nie. Piąteczka wbijana. Ty, jeszcze czeka na stacji paliw, wiecie? Zatakuj się jeszcze, bo mam mało paliwa. Zatakuj się jeszcze na szybkości. Gdzie tu jest diesel? Ja się atakuję tego diesla pod tira, nie? Bo on pali jak tir. Ta 60-ka. O, tutaj o. Leci to, czy nie leci to paliwo? O kurwa! Uzupełnij wywrotka! O kurwa! Dobra, ludziska, musiałem wysiąść z 60-tki. Akcja śmieszna. Jechałem, dwa worki mi dziurawe sprzedali. Zobaczcie, dwa worki dziurawe. Zobacz, co się dzieje. Widzisz to? Ledwo wyjechałem. Dobrze, że mam łopatę chociaż, to sobie łopatą tam zgarnę, nie? Ja pierdzielę, ale jaja. Dobra, jak tam idzie? To już tam fulla nabite, czy nie? Ile tam już naliczyłeś w tym swoim liczydle? No, to chyba za 100 mililitrów. 120 zł. Jezus Maria. O, już bolt wypadł jeszcze? Dobra, odpalamy, jedziemy. Worki dziurawe, 200 litrów się wysypało. Masakra, no nic nie poradzisz, no co? No. O nie, o nie. Dobra, dzięki. Dzięki, ja tu jestem, ja tutejszy, nie wiem czy pan, nie każe, nie pan, dobra. Cztery worki chyba? No tam cztery worki, czy dwa worki, a tak, bo on 150 litrów. Dobra, to cztery worki mam dziurawe. Mogę takim jednak nie rzucać, wydaje mi się, no ale trudno. Nic się nie stanie, bez to co zmiotę sobie kury zjedzą, nie? Cycepa masz utkaną? No tak, to jest nowa, nowa cycepa przecież. To jest ulepkarz nowy tak zwany. Więc skopiony być git, nie? Dobra, a my to maj. I to nie pachniała saska kępa. Tam jest krówka. Widać krówki, zobaczcie w ogóle jak tam belki z fajnie użyłem jeszcze. No także za chwilkę zobaczycie jak to dokładnie wygląda. No nic, no, trzeba jechać do domu. No spokojnie. To nie ulep? Nie, FC, tak to się nazywa. Ten momencik tak się nazywa. Polskie tłumaczenie to jest ulep kasztanowy. To nie kasztanowe? No jak nie? To nie jest zły kasztan? A to nie jest to? Żartujesz? Nie, to nie jest ta? To nie jest ulep kasztanowy? To inny. A. Sprawdzę. Czekaj, serio ty mówisz tutaj mi takie rzeczy? Świetna wadowkołówka. Faktycznie! Przepraszam najmocniej z całego serca kasztana. Tutaj. Pomylałem się. Myślałem, że to jest twój ulep kasztanowy, ale jednak nie. Ja ciągle myślałem, to... Nie, bo to ten! On miał te dwa opony, nie? Dwa opony! Dwa bułki, kurde, od razu miał. No, mniejsza o to. Dobra. Zajeżdżamy sobie. A, i o Jezu, pipczaki też są, patrzcie. Mały zdech. A nie, ktoś patrzy.
Mam kurczaki. Te kurki se są też, więc wszystko kupione. Jak to wygląda sprawa? O! Fajnie. Takie to kurniczek, widzicie? No to nic nie ma co więcej pokazywać. No kurnik a kurnik, tak wam wygląda, nie? Tutaj się tak prezentuje. Szybka podmuróweczka poszła, nie ma co się w ogóle martwić z tym. Mogę to sobie wyciągnąć? Nie w tę stronę sypiesz, kochanie. Patrz to. I czego to jest do tyłu? O! Pasuje. No i zaś odwrotnie. Szybko się napełnimy to. Grawitację poramało, no może tak. I co, ja chyba jednak wysypał. Te worki. Powinien mieć jakąś dziurę, nie wiem. Wszystko sypie do góry, widzisz to? No po złości. Ile tam tego w ogóle wchodzi jeszcze? Ta, zmienia grawitacja, no. Ty, 450 litrów? Może kupimy na styk nawet. O, tu ładnie się sypie. Patrz, już dziobią, nie? Zobacz. A to bystre kurczaki. Dobra, elegancko. To chyba 1000 litrów chodzi, nie? Ty, ile my tego kupiliśmy? 4 zestawy chyba, nie? Takie. To nic, sypie się. No właśnie, ogólnie trochę śmieszna sytuacja wyszła z tym, że kupiłem kurę, a zapomniałem przecież kupić tego. Że nie mam ziarna, nie? A, full jest, dobra. Więc co? Ja sobie to do kurniczka włożę. Do kurniczka? Do kurniczka włożymy sobie, tak. Niech sobie w kurniczku siedzi. Te worki, co mi zostały. A zaraz całą resztę będziemy tam ogarniać, nie? Okej, okay. Może nie podziało tego, nie? Może nie podziało, jak myślicie? Okej. To trzeba ładować wszystko tak, o, tam mnie ten nas pierdzielił. O. A to właśnie tak werki ułożyłem sobie, nie wiem, czy widać. Fajnie, nie? Ty, ja sobie to wrażenie, że... Ale nieważne, nie będę już mówił, kogo sobie przypomniał, jak tak mówię. No elo, elo, witam twoja stara. 1-2-1-1-5, witam. Siemano, siemano. Dobra, do kurnika, dzisiaj nie będzie ten. Nie będzie dzisiaj tu się nic działo. Nie będę tego też tam już ogarniać. Wrzucimy sobie po prostu do środka. Ty, no może nie podziały tych worków, nie? Trochę też za bardzo jakby nie mam miejsca na to. Dobra, starczy. Zamykam na kłódkę i zwijam wam ten, nie będziecie wchodzić zaraz. Dobra. To co? Ja sobie jeszcze tylko to, tym odjadę. Do tyłu, bo dzisiaj owijanie oczywiście belek jest naszym głównym zajęciem, a nie bawienie się z kurkami, jakby nie było. Więc to sobie już odjadę. Tam ogórki ciągle mi się robią, no teraz oczywiście jest papryka. Gotowa. Czy gotowa, papryka się będzie robić właściwie. Więc o, odczepimy sobie. Dobra. I podpinamy tekle. Gdzie jest tekla? Już wam pokazuję. Bo oczywiście kupiliśmy sobie tekle. No kupiłem się odcinkiem, żeby tam was już też nie męczyć z tym transportem i tak dalej. I ten. Siema Fabix, witam serdecznie. Nie bawię się z kurą. Z kurą. Dobra. I tu oczywiście ten. Podpinam sobie to tekle i trzeba mnie to porobić. Minus taki jest, że będę musiał robić się też sposobem. Sposobem takim, że... się wałek podpina? A, kable tego się podpina. Dobra. Tekle oczywiście... No znacie tekle chyba, owiarka, nie? Nic nie będę chciał chyba mówić, jak to wygląda i pokazywać. Zasady działania. No, prosto owiarka do belek. Jeden slocik tak, no bo dwóch chyba i tak nie ma. Chyba nie ma dwóch slotowych, nie? Bo pewnie jakiś tam może gdzieś tam... że tej kurnie przejechać, bo to zaraz będzie... Będzie lipa. A, i no i tyle mi stało się z drugiego tego, nie? Na przyczepce tej drugiej. No się... No, zostało tyle mi wcześniej. Więc tak, jak to się będzie robić? Bo ja bym chciał ogólnie zrobić w ten sposób, że to układać wzdłuż tego płotu, nie? Wątpię, że to fajnie wyjdzie, dlatego tu będę musiał chyba to sobie rozstawić. Ja to sobie rozłożę. Opuszczę. I zaraz odpalimy też sobie, nie? Zrzut automatyczny? No nie, raczej nie. Raczej będę to robił sam, nie? Dobra. No i gdzie jest pan Władziu? Panie Władziu? O, tu pan Władek jest. Tekla była w pszczółce. Maj. A, no tak. Ej, właśnie, ale może byśmy pszczoły też poszli, co? Ule porobić. Ty, jakby ty ule postawić w tym rządek tutaj w tym miejscu? Ej, ule byłby zarąbista, albo gdzieś tam trzeba sobie ule postawić, nie? Kozak by to było. Dobra, ja proponuję najpierw brać oczywiście z przyczepy. Zobaczymy, jak to będzie leciało i się owijało. No i tak, nie mam też, jak wiecie, nie stać mnie na te takie widełki. Znaczy stać mnie, ale nie do końca chcę, jak te kurczaki tu krzyczą strasznie.
nie chcę oczywiście kupować. No bo one są popugowane, w tym farmingu miałem bardzo złe z nimi wspomnienia, jak chodzi o to. No i muszę się trochę zgarbić. Czajony tygrys, o. I miałem złe wspomnienia z tamtymi, niestety, chwytakami do belek. Dlatego muszę robić tak i po prostu potem nie będę go ściągał, tylko automatycznie będę ściągał sobie z tego, nie? U, animacja jest fajna. Ty, patrz. O. Widzisz, co się dzieje? Zoba. Dobra, siadamy. Proszę, niech to będzie na tył. Ile to się owijało? Ale to długo owija, to ja będę tę godzinę stał i owijał to chyba. Dobra, Y? O! Pasuje. No i lekutko do przodu podjeżdżamy. I cyk fuch. Kurwa, nie Stasiu. O, cześć Bolek, witam, co tam u ciebie słychać? Jak tam odcinki nagrywają się? Nie no, na odcinku to puścił. Ogólnie dla ludzi, którzy są na YouTube, oglądają ten odcinek na YouTubku i nie wiecie, co chodzi, to mamy taki dźwięk na Twitchu u siebie, nie? Tutaj ludzie samego puścić. Więc puszczają, nie? Dobra, ja to po raz po kolejny, żeby trochę to zautomatyzować. Ja będę czekał, aż tam się zrobi, nie? No, więc... Nie, wiecie co jest najlepsze? Że ja te kury postawiłem... Przepraszam? Ja te kury postawiłem idealnie w miejscu, gdzie jadę, nie? Gdzie jeżdżę. Te kury to tak naprawdę jest 40 rosołów, nie? Bo właśnie 20 kury z dużych i 20 malutkich, nie? Więc idealnie. O, i patrz. Panie kochany, coś to jest złota robota. Samo się robi. Zobacz, co się dzieje. No i widzicie, jak to... No, elegancko, elegancko. Motna kura, jak się nazywa? No, normalne w farmingu te kury są takie, nie? Okej. Dobra, sobie zabiorę kolejną. I chyba sobie osadzę też przyczepę, wiecie, w inne miejsce. Albo dobra, niech stoi w sumie, nie będę się przedstawiał tutaj. Okej. Ty, no ten Władek elegancko sobie daje radę z tym turem. Myślałem, że będzie gorzej, to proszę. No i tam będziemy kolejne warstwy. Ty, ja brun nie wyciągnę potem. A nie, broń to są lekkie, to dam radę ręcznie nawet wyciągnąć, dobra. Myślałem, że problem z bronami, ale może dam radę, tak nie? Tak, jak on trochę tak podsunął? Te belki, tam pod brony. No bo i tak, wiesz, brony będę ten wyciągał ręcznie, nie? No, dobra. Te małe to jest modzik. Mody, przecież my mamy same mody, nie? Więc wiesz, wszystko jest na modach tak naprawdę. Okej. Ty, no powiem szczery, elegancka robota tu idzie, bardzo fajnie. Zobacz, takie... Nie, jest autentycznie chyba najlepsze owijanie farming, jakie miałem, nie? Tych belek. Żeby kury nie po to... Tu jest normalnie... O ty! Po co się stało? Zdziczała. Kurna, już 39 kur. Myślałem, że idealnie między oponami będzie leciała, nie? Ale to jednak... Nie wiesz, chyba tak jak myślałem. Trochę do tyłu. Okej. Dobra. No i pan Władek oczywiście. Ej, serio, zarąbista robota tu jest. Idzie, jest, idzie. Modzik ten niestety jest tutaj, wiesz. No prywatny, nie mogę go wydać, nie? Ale bardzo bym chciał, żeby to wszystko dla was poszło. No niestety jakby nie jestem autorem. Jakbym był tak mądry jak ten autor i zrobił takie kurczaki, to bym wydał na modhubie, nie? Ale no niestety. Jest, ja tylko umiem robić mapy, nie? Mapy są proste. Okej. Ta, no to nie jego, no właśnie, no jest problem. Jak chcesz mojego moda, to powiesz sobie kolonie. Mapa na modhubie dostępna już teraz. Dla ciebie. I bez czekania. Jak chcesz belek jego zawni? No musi dać się do tego środka tam, nie? Rzucić. Nie? Tak, tak do środka trzeba rzucić, no. I będzie pasować. Tak, będzie pasować na pewno, bo to jest ten oryginalny trigger z biegazowni. Więc powinno tam wszystko trybić. A to sobie te belki elegancko ściągam.
Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy bym może jakąś miniaturkę tu nie walnąć, albo coś. No, to są muszę te belki trochę też poukładał ładniej. Więc kto wie, może coś ciekawe to ogarną. Okej, okay. A, trzeba też wyładować. To jednak robi to samemu, nie? A nie ten, a nie tam... wiecie, że to leci sobie tak. Inaczej. Dobra, i elegancko. Elegancko. Ja nawet nie wiem... Ej, te belki tak sobie będą, czy lepiej je postawić? Wyskak w racie. Spokojnie tobie idzie z tymi belkami. No właśnie, nie? Ostatnio był trochę problem z tymi belkami, ale teraz idzie bardzo ładnie. Niepodejrzanie ładnie idzie do te belki, nie? W ogóle dzisiaj mam padać, jest maj. Pierwsza połowa się maja, mam podzielone na dwa dni. Więc... O, sorry, te kurczaki, ja wiem, że to może nierealistycznie dla was jest. No, jest pierwsza połowa maja i ogólnie ma padać od 19, więc... Elegancko, żeśmy się wszystkich wyrobili, nie? No i teraz w sumie tylko czekaj do czego, tak naprawdę. Do żniw chyba, można w sumie już powiedzieć, że już czekam do żniw. Trochę sobie posuniemy to. Delikatnie. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. Więc to bliska, ja chyba zwalę teraz miniaturkę, bo to jest fajny moment taki na to. To się widzimy za chwilę, nie? Okej, okay, witamy ponownie. Już wszystko powinno być spoczko. Zrobiliście sobie fajną miniaturkę. No i co, ogólnie to ten. Tak patrzę, że chyba czas tam się powoli trochę kończy, ale dzisiaj możemy sobie to wynieść do końca, bo zostało niedużo. Przekazuję sobie berki tutaj trochę, ja pościaśniałem. No tak ściśliłem bardziej, ścisnąłem, co ja gadam, ściśliłem, ty, nie ma takiego słowa. Ścisnąłem sobie bardziej do siebie i też je trochę powracałem, żeby sobie stały. Będzie tak, myślę, lepiej. O, znaczy stuk rozwala. No właśnie, ktoś mówi, że zawsze się belkami idzie, nie? I już jest problem. Więc tak będzie, myślę, ok. No i potem co? To jeszcze resztę tak ustawiam, a potem resztę znowu sobie przewrócę, nie? Więc gito. Zaraz to się będę skończyć akurat. Więc do przodu, do przodu. Ok. I ogień. Muszę w ogóle zaktywować trochę muzykę, bo mam też swoje radyjko, jak wiecie, tej wywładku. I no, mam to po prostu na pendrive pozgrywane jakieś nutki, więc pasowałoby też jakieś nutki zmienić trochę, bo mam tylko na razie kilka, tak testowo, bo zrobiłem swoje radyjko. A jednak chciałbym zrobić więcej nutek, nie? Bo te YouTube'owe nutki, znaczy YouTube'owe, te nutki farmingowe, nie polecam, jeżeli ktoś chce na jakimś filmie w ogóle cokolwiek mieć z farmingowskimi związanego, nie? Bo potem zaraz taką wyskoczę wam, że używacie nutek ze farmingowskimi, a gierkę tak macie kupioną, nie? Więc tak trochę dziwne. No ale nic. Dobra. A co w ogóle u was widzowie na czacie słychać? Jak tam się, nie wiem, bawicie ogólnie? Szkoła się zaczęła już, nie? Jest 5 stycznia. Kiedy macie koniec semestru? Może tak zapytam. O, bardziej. Bo ja na przykład koniec semestru mam za 3 tygodnie, nie? No chciałem na studiach. A jak to u was wygląda? Że dopiero od lutego będę chyba... W lutym mamy sesję egzaminacyjną i potem mamy już ten. Potem mamy już normalnie zajęcia z powrotem, nie? Trochę do tyłu. 15 stycznia, 20 stycznia. Ja mam koniec semestru 11 lat temu. Aha, okej, okay, spoko Grim. No to... Długo. 7 dni, a to niektórzy macie koniec semestru. A właśnie to jest jakoś tak, że... Nie, to szkoła ustala, kiedy ma te semestry, czy to jest jakieś tak odgórne, nie wiem, od jakiegoś ministerstwa, dajmy na to, czy coś takiego. Wiem, że to łapie źle, teraz ubiorę od dołu, a nie powinienem od góry potem łapać, ale trudno. Więc to jest jakaś ustawa, czy to jest tak po prostu, że szkoła ustala sobie? Grim, do ciebie bardziej pytanie, bo to jest taki już, no, starszy hop. Jak to wygląda? Wywalone, no w sumie ta, ale właśnie jak ty piszecie, że macie 15, 20, myślałem, że raczej jest jakiś wspólny termin. A tu się okazuje, że każdy ma inaczej, nie? I dlatego właśnie pytam. Skąd taka różnica, nie? Ja nie wiem, wiecie co, czy ja sobie tych bron całkiem to nie wyciągnę i wszystko ułożę sobie po prostu w rogu tam, nie? Popięturuję sobie, że trochę to lepiej wyglądało. Może tak będzie nawet lepiej. Okej, okay, to jakoś tak postaram się złapać w ten sposób. Oj, te kurczaki. No niestety, no sorry, no. Z nimi jest takie z nimi. Po miastach łódzkie pierwsze? Ale co? Co po miastach łódzkie pierwsze? Nie bardzo co mówisz. Że ferie? Siema Mateusz, witam serdecznie.
Dobra, fajnie to idzie. Jak kolonia wyjdzie o 17 w poniedziałek, to od razu pobieram. W poniedziałek mam do 16. Ale Buchert, nie wyjdzie kolonia w 9 stycznia o 17, ponieważ 9 stycznia dopiero młotka wraca do pracy. Co, przypomnę, nie oznacza, że będę od razu dostawać kolonię. Muszę odczekać w kolejce. Przecież. Rozumiesz? Po tym jak odczekam w kolejce, jak poczekam, no, w kolejce, to wtedy dopiero oni zaczną testować. Zacznę testować, a jeszcze muszę przecież, wiesz, wyślać mi błędy, nie? Ja to załatwię? No myślę, że raczej średnio dasz radę załatwić, ale jeżeli coś takie myśli, to dobrze. Dobra, gasimy sobie Władzia. Wyładujemy sobie jeszcze tutaj to wszystko. Ile w ogóle belek nam wyszło, tak naprawdę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaraz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, piętnaście, a no tak, piętnaście. Tyle co spracowałem, tyle co wyszło, nie? Dla dziwnego wyszło więcej, nie? Albo mniej. Dobra, gasimy sobie. Możecie się już żegnać, do który streamek? Do 22 jak zwykle. Więc wpadajcie też na Twitcha właśnie od 17:22 streamujemy sobie, nie? Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Oczywiście do zobaczenia w kolejnych. I co? W kolejnych chyba już coś się będzie naprawdę tutaj działo fajnego. Ten kurniczek wygląda naprawdę jest znakomicie. Fajnie tutaj pasuje. Pod to wszystko, może jakby zmienić teksturkę, to byłoby lepiej, ale już nie będę kombinował, nie? Więc dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków z serii Podwórko Kolonisty. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa.